Frania Wolek ze Szkoły Katolickiej Rodzice Dzieciom w Gnieźnie została uhonorowana tytułem pierwszego ratownika przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziewczynka w ubiegłą sobotę uratowała życie ciotce, która straciła przytomność, wzywając natychmiast do niej pomoc medyczną. Dziewięciolatka jest teraz stawiana za wzór do naśladowania dla jej rówieśników, ale także dorosłych. Wykazała się rzeczywiście czynem bohaterskim, no bo dla dziewięciolatki to na pewno są emocje. To była jej bardzo bliska osoba, ciocia, więc no można się domyśleć, że emocje u takiego małego dziecka są ogromne. Dodatkowo oczywiście wiemy jej osobista tragedia wcześniej, kilka tygodni, śmierć ojca. Mimo wszystko zachowała ogromną przytomność umysłu, była bardzo opanowana, współpracowała z dyspozytorem, potem zespół ratownictwa, który przyjechał, również świetnie z nimi współpracowała. Naprawdę zrobiła na nas wszystkich ogromne wrażenie, że można z takim spokojem mimo wszystko współpracować, wykonywać polecenia, a to jest kluczowe. Spokój, opanowanie, bo dodatkowe emocje na pewno przeszkadzają i wtedy tego trudno to realizować, trudno współpracować z kimś, kto ulega emocjom, więc musimy te emocje opanować, a na pewno wtedy wszystko idzie ładnie i sprawnie. Frania zadzwoniła na numer 112 i to tam od dyspozytora dostała pierwsze instrukcje, jak ratować swoją krewną. Kazał przewrócić ciocię na bok, jakby miała coś w buzi albo się zakrztusiła czymś. I co było potem? Obróciłam ciocię, ale nic nie miała w buzi. A potem przyjechała karetka i po jakiś czas już jechała i akurat jak karetka była na podjeździe, to ciocia zaczęła się wybudzać. Mieliśmy kota od niedawna i musieliśmy z ciocią doglądać do kota, bo mama pracowała do 23, więc musiałam spać u cioci, która mieszkała jeden dom dalej. I musiałyśmy zajrzeć do kota, dać mu jedzenie, sprawdzić jak się czuje. No i ciocia usiadła na kanapie, zaczęła się bawić z kotem jego zabawką i się osunęła i zemdlała. Co ty wtedy zrobiłaś? Pół godziny próbowałam ciocię obudzić, ale po pół godziny to poszłam do babci, bo tam też zostawiłam telefon komórkowy, a ciocia ani ja nie zabrałyśmy żadnego telefonu. Jak ty się czujesz z tą nagrodą, którą dzisiaj dostajesz? No fajnie, bo przy okazji ratowałam życie, jestem sławna, wszędzie jestem, w gazetach, w telewizji, pełno mam wywiadów. No jesteś bohaterką po prostu. Tak bardzo nie czuję, ale z każdym dniem zauważam, że naprawdę uratowałam cioci życie. Ale na początku to był tylko taki drobiazg. W zespole ratowników medycznych, którzy przybyli na wezwanie, był Damian Szturemski. Jest pod wielkim wrażeniem odważnego zachowania małej Frani. Dostaliśmy wezwanie do osoby nieprzytomnej. Udaliśmy się w miejsce zdarzenia. Po ocenie sytuacji, wykonania swoich czynności, takich, które wykonujemy po przybyciu na miejscu. Moją uwagę zwróciło właśnie zachowanie tej dziewczynki młodej, która w tej całej sytuacji stresowej wykazywała duże opanowanie, nie miała żadnych emocji, bardzo dojrzałość taką wykazała, emocjonalną, bo oczywiście to była sytuacja niestandardowa. Wszyscy byli tam zdenerwowani, łącznie z babcią, która tam była na miejscu, ale Frania zachowywała się bardzo dojrzale, jak na swój wiek. To zwróciło naszą uwagę, którą trzeba tutaj nagłośnić i pochwalić takie zachowanie. Z małej bohaterki jest teraz dumna cała szkoła z jej dyrekcją na czele. Szkolenia z uczniami w tym zakresie, które ratownicy przeprowadzają w szkołach, dają takie efekty. Jesteśmy dumni, że mamy dziewczynkę, która została okrzyknięta bohaterką. Dziewczynka jest skromna, ale to tak zazwyczaj bywa, że ci ludzie skromni potrafią się odnaleźć w różnych trudnych sytuacjach, a ci, którzy prą do czegoś tam, to im to nie wychodzi. Także cieszę się, bo jak się okazuje, te szkolenia, które te dzieci miały dwa w tym cyklu trzyletnim, przyniosły taki efekt, że ona potrafiła z tego wszystkiego skorzystać w chwili, gdy trzeba było, czyli miała tą zimną krew, tym bardziej, że no,
tydzień wcześniej wydarzyła się taka sytuacja, że zmarł jej tata. I ona w tym wszystkim tak silną psychikę musi mieć, że dała sobie radę i nie widzi w tym też nic nadzwyczajnego, ratując cioci życie, wiedząc po kolei, co ma robić. Także my jesteśmy szczęśliwi i możemy przekaz, jak pójdzie dalej, że warto w szkołach robić tego typu szkolenia, bo jak widać, te dzieci, pomimo że ona ma 9 lat, zapamiętała i doskonale wiedziała, jak w praktyce z tego wszystkiego skorzystać. W Wielkopolsce co dzień dyspozytorzy otrzymują zgłoszenia od około 1000 mieszkańców. Prawie połowę stanowią wezwania do omdleń i utrat przytomności. To właśnie dlatego pomoc dzwoniących w udzieleniu informacji jest tak ważna. Frania Wolek z całą pewnością od 11 dni jest przykładem godnym naśladowania.